Patrząc na te zdjęcia, wydawać by się mogło, że dzieciom, przybyłym z różnych stron kraju na kolonie do zwierzyńca, nic do szczęścia nie brakuje. A i organizator kolonii, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Zamościu, gwarantowało zakładom pracy, że dzieci ich pracowników będą miały tu wspaniale. Kto to widział, żeby koło cmentarza zrobić miejsce wypoczynku?